Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Ja mam na imię Alicja i w JLab zajmuję się rekrutacją. Tak się też zresztą składa, że mam przyjemność rekrutować na co dzień testerów, więc fajny temat mi się trafił, jeżeli chodzi o TOKWODEVS. Jest ze mną Kuba, który tak naprawdę poprowadzi dzisiejszą prelekcję. Ja tutaj jestem tak naprawdę tylko bardziej na chwilę, żeby Was przywitać i trochę wprowadzić. Jeżeli chodzi o takie słowa wprowadzenia, bo też przypuszczam, że część osób prawdopodobnie kojarzy JLabs, może też to nie jest pierwszy TOKWODEVS, na którym jesteście, ale zakładam, że pewnie też wśród nas są osoby, które są z nami po raz pierwszy, więc żeby troszkę Wam powiedzieć więcej na temat tego, czym w ogóle jest TOKWODEVS i kim jesteśmy w JLabs, czym się zajmujemy. Więc tak, jeżeli chodzi o TOKWODEVS, to jest tak naprawdę wydarzenie, które cyklicznie robimy sobie od 2014 roku, więc już parę ładnych lat. Ta dzisiejsza edycja to jest 67. edycja TOKWODEVS. Rocznie około 10 spotkań organizujemy. W tym momencie z uwagi na sytuację są to spotkania w formie online, natomiast liczymy na to, że jak się sytuacja trochę ustabilizuje, unormuje, to wrócimy sobie do takich spotkań fizycznych i będziemy mogli się zobaczyć na żywo. Na początku w ogóle TOKWODEVS to było tak naprawdę takie wydarzenie kierowane przede wszystkim do studentów. Natomiast z czasem na tych prelekcjach zaczęli się pojawiać międzynarodowi prelegenci, więc też tak naprawdę rozszerzyliśmy TOKWODEVS dla osób takich już z doświadczeniem. Staramy się też tak naprawdę różnicować mocno tematy tych spotkań, tak żeby to była tematyka dla każdego, żeby każdy znalazł dla siebie jakiś TOKWODEVS i z drugiej strony, żeby to też było coś takiego hot, co wiąże się z takimi gorącymi trendami w obszarze IT. W tym momencie, tak naprawdę kiedy startowaliśmy sobie w 2014 roku, to na pierwszym TOKWODEVS było zaledwie kilkanaście osób. Natomiast w tym momencie rocznie to już jest ponad 1000 uczestników tych właśnie prelekcji. I tak jeszcze od razu może powiem, że jeżeli ktoś z Was będzie chciał sobie wrócić czy do tego, czy do tej prelekcji, czy też do jakichś wcześniejszych TOKWODEVS, to wszystkie nagrania można znaleźć na naszym kanale na YouTubie, także też zachęcam, jeżeli nie mieliście możliwości wcześniej, na wcześniejszych TOKWODEVS brać udziału we wcześniejszych TOKWODEVS, to też można sobie te nagrania wszystkie znaleźć i to dzisiejsze również tam za kilka dni znajdziecie. Jeżeli chodzi w ogóle o samą ideę TOKWODEVS, no to tak naprawdę to wszystko nie miałoby miejsca, gdyby nie ludzie, którzy tak naprawdę wyszli z taką propozycją dzielenia się wiedzą, chęcią dzielenia się tą wiedzą. I to dzięki nim tak naprawdę jesteśmy w stanie ten event prowadzić już od wielu lat i prowadzić go cyklicznie. Więc też tutaj ja ze swojej strony też dziękuję właśnie tym osobom wszystkim zaangażowanym w prelekcję. Jeżeli chodzi o samą JLabs, bo tak jak wspomniałam, pewnie też jest tutaj kilka osób, które nie kojarzą firmy JLabs, więc w dużym skrócie, kim jesteśmy i co robimy? Działamy tak naprawdę od 12 lat na rynku i zajmujemy się szeroko rozumianym outsourcingiem usług IT. W tym momencie świadczymy usługi na rzecz ponad 40 klientów w różnych branżach tak naprawdę, bo wśród naszych klientów znajdziecie firmy z branży lotniczej, z branży bankowej, z branży e-commerce. To jest dla nas też ważne, dlatego że chcemy naszym pracownikom dawać możliwość rozwijania się w szerokim zakresie, możliwość zmiany projektów, możliwość poznawania sposobu prowadzenia projektów w różnych branżach, stąd też tak naprawdę taka duża dywersyfikacja. W tym momencie działamy sobie w 3 miastach, najwięcej zdecydowanie osób to są osoby, które pracują w Krakowie, rozwijamy też mocno w ostatnim czasie oddział warszawski, mamy też mały oddział w Monachium. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy ponad 300 inżynierów i oprócz tego mamy też ponad 40 osób, które pracują w tak zwanym back office, czyli to są wszystkie te osoby, które zajmują się rekrutacją, HR-ami, kadrowymi sprawami, zajmują się sprzedażą, pozyskiwaniem nowych projektów dla naszych pracowników. I taka też ciekawostka, my też skupiamy się na takich projektach, w których
tak naprawdę odnajdą się osoby z doświadczeniem już w branży, taka średnia, średnie doświadczenie inżynierów, których zatrudniamy, to jest 7 lat. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmujemy, tak żeby jeszcze trochę rozszerzyć, bo to pojęcie outsourcingu IT jest dosyć takie rozległe. My się specjalizujemy w outsourcingu specjalistów IT, ale robimy też tak naprawdę całe zespoły takie projektowe i realizujemy też takie projekty end-to-end dla naszych klientów w ramach naszego Software Delivery Center. To są projekty, które realizujemy na potrzeby klientów zagranicznych. Mamy kilka takich swoich specjalizacji. Przede wszystkim zajmujemy się projektami, w których development odbywa się w Javie, w technologiach frontendowych, głównie JavaScript, zarówno z Angularem, jak i Reactem. Mamy też takie projekty, gdzie znajdą miejsce specjaliści Pythona, .NET, jak również takim sporym obszarem, w którym się specjalizujemy, jest właśnie Quality Assurance, tutaj tak naprawdę szeroko, jeżeli chodzi o to wszystko, co się pod tym kryje, czyli automatyzacja testów w Javie, JavaScript, C Sharpie czy w Pythonie. No i jeszcze tutaj krótkie wprowadzenie, jeżeli chodzi o przebieg naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilkę przekażę głos Kubie, który opowie o tym, kim tak naprawdę w tym momencie jest tester. Mamy zarezerwowany też czas na taką sesję Q&A, więc taka duża prośba do Was, żeby pytania, które będą się pojawiać na bieżąco w trakcie prezentacji, wrzucać po prostu do tej sekcji Q&A, bo wtedy łatwiej będzie nam po prostu się odnaleźć i na sam koniec Kuba tak naprawdę na te wszystkie pytania odpowie. Będzie też łatwiej, bo nie będziemy zaburzać tak jakby przebiegu tej prelekcji, tylko zostawimy sobie te wszystkie pytania na sam koniec. Natomiast jeżeli by się pojawiały jakiekolwiek kwestie, powiedzmy, nie wiem, organizacyjne, logistyczne, to wykorzystujcie proszę do tego czat. Jeżeli, nie wiem, coś by się stało, nie będzie nas słychać, nie będzie widać prezentacji, to piszcie od razu na czacie. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o te pytania stricte do prelekcji, to wykorzystujcie tą sekcję Q&A. Okej. To Kuba, przekazuję Ci w takim razie głos. Dobra, dzięki. To... Ja spróbuję. Nie spróbuję. Teraz spróbuję. I wyszerować ekran. I czy widzicie mój ekran? Mam nadzieję, że widzicie. Dobra. To powiedz tylko proszę, Alicja, że widać mój ekran i że to jest slajd tytułowy. Tak, widać. Widać w tytułowy Dobra. Slajd. Czadowo. No to cześć jeszcze raz. Ja nazywam się Kuba Rosiński i faktycznie mam przyjemność być zaproszonym na tę prelekcję. Z takim tematem trochę wyklutym z jakichś dyskusji w internetach, pewnie na testowaniu oprogramowania, o tym, czy tester to w ogóle jeszcze jest zawód, czy już tylko rola. No i teraz od razu zaczniemy suchym żartem prowadzącego. Macie tutaj rysunek roli, takiej rolniczej roli. Ale nie o takiej roli będziemy mówić. Ale żeby mówić o zawodzie i roli, to warto się w ogóle zastanowić, co rozumiemy pod tymi hasłami. I tylko ja dodam jedną rzecz troszeczkę odmiennie niż powiedziała to Alicja. Ja nie mam problemu z tym, żeby pytania się pojawiały w trakcie. To znaczy, jeżeli coś wam przyjdzie do głowy, nie zgadzacie się z czymś albo faktycznie chcecie zapytać do tego tematu, o którym mówię teraz, to wrzucajcie to do tej sekcji Q&A. Ja ją mam otwartą. Zaglądam do niej, więc jak coś wam przyjdzie do głowy, to zapraszam. No więc zacznijmy może od roli, no bo jakie są w ogóle role na świecie, nie? Jest coś takiego jak na przykład rola matki albo rola przywódcy społeczności. No i co to jest? I to nie jest socjologiczna definicja bynajmniej, ale to jest taki zbiór zadań, które
wykonujemy. I ten jakby zbiory zadań, które się powtarzają, które wykonują ludzie, zamykamy w jakimś takim pudełku roli, żeby nam było łatwiej mówić, nie? No i teraz pytanie, co rozumiemy pod na przykład rolą dewelopera? I te role, to jak, co konkretnie, jakie konkretnie zadania wpadają w rolę dewelopera, mogą się między firmami różnić. Różnią się języki programowania, różnią się technologie w znaczeniu na przykład front-end, back-end, ale jakby część tej roli pozostanie ta sama. Siedzi przed komputerem w flanelowej koszuli i pisze kod. Natomiast to, co właśnie jakby chciałbym podkreślić, to jest to, że dużo tego obszaru to będzie taka szara strefa, to znaczy nie do końca określone, nie ma twardego podziału. Tego nigdy nie robi deweloper, tego nigdy nie robi ktoś tam. Natomiast co to w takim razie jest zawód? No i tutaj w sumie co najmniej kilka podejść można wymyślić, bo mówi się, że jest zawód wykonywany, może być zawód wyuczony. No i patrząc pod tym kątem, to są albo oczekiwane, albo domyślne zadania, które umiemy wykonywać, przynajmniej teoretycznie, albo takie, za które ktoś nam płaci, żebyśmy wykonywali. No i teraz, jeżeli już wróćmy normalnie do IT, bo przecież wiadomo, że matkom nikt nie płaci, to tester jest opłacany za to, że umie i wykonuje zadania związane z testowaniem oprogramowania. No i teraz w sumie najciekawsze. Wczoraj spędziłem upojną, dłuższą chwilę z moją małżonką, dyskutując o tym, jaka jest relacja między rolą i zawodem. No i właściwie, które jest szersze, albo jak należy je rozumieć. I w sumie doszliśmy do tego, że chociaż nazwaliśmy to inaczej, to mieliśmy na myśli to samo, bo moja żona powiedziała, że rola jest szersza niż zawód, bo wykonując na przykład zawód testera, możemy też na przykład, no dajmy na to, pisać kod produkcyjny, a co, z grubej rury zacznijmy. I w związku z tym nasza rola jest szersza niż zawód, który wykonujemy, czy który mamy wpisany na umowie. A ja podszedłem do tego tak, że zawód jest szerszy, czy właściwie zawód to jedno, a będąc jednym testerem możemy przyjmować więcej niż jedną rolę. I w sumie mieliśmy na myśli to samo, że te role, które przyjmujemy, mogą obsługiwać więcej niż jeden zawód. I tutaj ta zależność między nimi jest taka, że pewnie zwykle ról może być więcej niż zawodów, no bo jeżeli nie spełniamy roli przypisanej do tego stricte zawodu, który mamy wykonywać, no to zwykle jest słabo, nie? To znaczy, że coś nie działa. No dobra, ale spójrzmy na tak, pytanie w tytule prezentacji było takie, czy to jeszcze zawód, czy już tylko rola, czyli tak sugerowałby ten tytuł, że coś się może zmienia, no to spójrzmy, jak to się zmienia i nawiążę dalej do tych wspaniałych rolniczych nawiązań, to znaczy dawniej mieliśmy silosy. Pracowaliśmy w waterfallu, były osobne fazy projektów, były osobne zespoły, czyli, przepraszam, muszę sobie poprzestawiać trochę na ekranie, bo jednak nie jest tak wspaniale, jak myślałem, że będzie. Mieliśmy osobne zespoły, testerzy
wykonywali konkretne zadania, wiecie, następowało to przysłowiowe przerzucanie gorącego kartofla, to znaczy deweloperzy robili kod, bach, kartofel przez płot do testerów, testerzy sprawdzali, czy kartofel jest kartoflem, jak nie był, to wyrzucali go z powrotem i tak się z silosa do silosa przerzucało. No i wiadomo, testami zajmuje się silos testowy, znaczy zespół testowy. Tylko że zapytajmy, którymi testami, bo to tak pięknie jest podzielone, jak mówi o tym, nie wiem, STQB na przykład, ale realne życie pokazuje trochę co innego. To znaczy mamy unit testy, którymi jednak zwykle nawet w projektach waterfallowych zajmują się deweloperzy. Testerzy standardowo zajmują się testami systemowymi, ale testy akceptacyjne już znowu robi kto inny, to może być klient, najprościej mówiąc. Czyli znowu ta rola testowa i zawód testowy są jasno niby określone w silosie, ale nie do końca, jak się temu chcemy bliżej przyjrzeć, to nie do końca jest tak, że tylko te osoby testują. No dobra, to jak jest teraz? Teraz mamy tak zwane heterogeniczne zespoły, czyli zespoły mieszające wiele kompetencji. No i taki zespół ma samodzielnie dostarczać funkcjonalny produkt. No i jak mamy zespół, no to trzeba zapytać, czy kto właściwie w tym zespole testuje, czy sprawdza, czy dostarczamy dobre rzeczy, czy to będzie kózka, świnka, konik, no bo jakby umówmy się, kaczce nie najlepiej z oczu patrzy, więc olejmy ją. Nie bierzemy jej pod uwagę w następnych wyborach, znaczy rozważaniach. Kto może wykonywać które testy? Mamy testera i tester znowu jest idealną osobą, żeby testować systemowo, może komponentowo, ok, ale unit testy, no standardowo, a szczególnie jeżeli mamy wdrożone jakieś fajne praktyki, na przykład wytwarzania sterowanego testami, to unit testy będzie zdecydowanie pisał deweloper. A jak mamy product ownera, czy analityka biznesowego, czy blisko współpracującego z naszym zespołem zwinnym klienta, to zwykle to oni będą robili sprawdzenia na poziomie biznesowym, prawda? Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną. No i znowu mamy, czy możemy mieć w takim zespole kogoś, kto jest z zawodu testerem, ale jednak rola testowa będzie przypadała wielu osobom w różnych momentach, czy na różnych poziomach patrzenia na aplikację. I to pytanie, które gdzieś tam wisi nad testerami, nad nami testerami, to czy potrzebujemy tej osoby, która oprócz przyjmowania roli testowej ma też zawód tester? No i ja tak trochę na przekór zacznę od zadania pytania, czy Scrum Master czy Scrum Master w ogóle jest zawodem? No i dobra, wiem, my wszyscy znamy Scrum Bata i wszyscy spotkaliśmy się z Scrum Masterem, który nas zawiódł, ale to nie o taki zawód chodzi. Czy są osoby, które są z zawodu Scrum Masterem? No i przypuszczam, że są, znaczy w sensie przypuszczam, wiem, że są, znaczy są osoby, które mają na umowach o pracę wpisane Scrum Master. No i w związku z tym te osoby nie robią nic zwykle ponad swoją rolę, czy ogromna większość zadań, które wykonują, to są związane z rolą Scrum Mastera. Dodatkowo mają swoje tak zwane zawodowe certyfikacje, nie? Professional Scrum Master, niezliczona ilość poziomów już teraz i tych różnych odnóg tego certyfikatu. No a z drugiej strony w równie wielu firmach Scrum Master jest rolą,
która jest często przypisywana komuś, na przykład najbardziej komunikatywnemu w zespole, kto jest w stanie dogadać się z każdym innym i poprawić przepływ informacji albo, nie wiem, upłynnić dostarczanie. No i większość osób, czy na przykład Scrum Masterów, nie oburza się o takie myślenie. Znaczy, że zastanawianie się, czy jesteśmy rolą, czy zawodem, bo po prostu przyjmują, że w różnych organizacjach jest różnie. I jakby mnie z tego naszego podwórka interesuje to, dlaczego skoro ze Scrum Masterami przyszło tak łatwo, to czemu nie jest tak łatwo z testerami? Wszyscy się oburzają, że jak to, że zawód testera umiera, to w ogóle nie można tak mówić. No ale w związku z tym zebrałem między innymi na swoim Instagramie, ale i też z innych doświadczeń, trochę cytatów. Dlaczego właściwie na przykład deweloperzy albo inne zawody nie mogą testować, albo nie chcą testować, albo takie, wiecie, krzywdzące stereotypy. No więc chciałbym się nimi z wami podzielić i też trochę się pozastanawiać nad nimi. Bardzo taki piękny, wyrażony przez old stylowca pospolitego przekaz to jest, że deweloperowi nie wolno testować. No i tutaj on się bardzo łączy z następnym za sekundę, no bo deweloper, wiecie, szkoda jego czasu, to nie to jest jego zadaniem. Często, że deweloper jest drogi, w rozumieniu droższy niż tester. No i w związku z tym ten nasz Batman deweloper potrzebuje swojego Robina testera. I znowu, czy potrzebuje zawodowego Robina, czy kogoś, kto po prostu od czasu do czasu przywdzieje strój Robina i się z nim przejedzie Batmobilem? Bo to w sumie jakby ciekawe. Drugie, Sknerus McQuatchus wyraża, biznes nie płaci za testowanie przez dewelopera. I to jest znowu bardzo połączone z tym poprzednim. Czytaj, deweloper jest bardzo często za drogi, żeby prosić go o testowanie. No i tutaj pytanie, które wypadałoby zadać, to czy biznes w ogóle płaci za testowanie? Czy płaci, w sensie nie płaci za testowanie, czy tylko nie płaci za testowanie przez dewelopera? No bo wiecie, każde testowanie to jest tak zwany overhead, czyli nie dostarcza wartości teoretycznie. No a jak się okaże, że nie ma takiej pozycji jak testowanie na fakturze, dajmy na to, no to jak nikt nie płaci, to ustaliliśmy na początku, że zawód to jest coś, za co ktoś płaci. Czy ja sobie przyjąłem taką kategoryzację. No i teraz co? Jak nie płaci, to nie zawód, a jak ktoś jest wyuczonym zawodem, z zawodu wyuczonego testerem, to wtedy jest zawodem, czy nie jest? No i jakby wiecie. No bo przypominam, że są już studia testowania, z testowania, więc można być wyuczonym testerem. Deweloperzy chcą pisać dużo kodu, nawet testowego, a tego się trzeba nauczyć. Pozdrawiamy Olę Kunysz. A firma woli inwestować w skille stricte programistyczne. To jest piękny cytat. W takim razie deweloper mógłby się wyuczyć zawodu testowego, przynajmniej w tej swojej działce, a jednak woli się wyuczyć innego, czy jednak jego szefostwo woli go wyuczyć innego? I tutaj, wiecie, trochę pojawia się ten problem
tego, co widać, co dostarczamy, a co nie widać, że dostarczamy, tak długo, jak jest, a zaczyna być widać, jak nie dostarczamy. To było bardzo zagmatwane zdanie. Mam na myśli to, co powiedział pan Crosby, czyli że quality is free, but it's not a gift, but it's free. It's unquality that costs money. Czyli tak naprawdę widać dopiero brak jakości. No i to jest zwykle późno i drogo już wtedy. No ale jakby dalej uwielbiam ten cytat, że deweloperzy chcą pisać kodu, kodować, nawet testy, tylko tego nie umieją, to piszą jednak co innego. No, okej. Okay. Kolejne piękny cytat to jest deweloperzy nie chcą testować manualnie. A jak patrzę na grupę testowania oprogramowania albo inne miejsca, nawet jak z normalnymi ludźmi żywymi się spotykam, to nawet testerzy nie chcą testować manualnie. Znaczy czasem to coś tam pewnie, ale generalnie trend jest taki, że odwracamy się od testowania manualnego, czy staramy się je minimalizować, a wszystko, co się da, jednak kierować ku automatyzacji. Czy to jest dobry trend, czy nie, to jest temat na 5 kolejnych prelekcji. Natomiast jakby, wiecie, to jest trochę tak, że po prostu ludzie nie chcą wykonywać powtarzalnych czynności. No okej. I spoko. Ten cytat uwielbiam. Deweloperzy są niedokładni, a w ogóle to im nie zależy. Ja bym tylko dodał do tego jedyne, czego mi brakuje, i śmierdzą im stopy, bo to jest ten poziom wypowiedzi krzywdzącej deweloperów. Jasne, że znam deweloperów, którym nie zależy, ale tak samo znam testerów, którym nie zależy. Znaczy mają w nosie to, co robią i generalnie, wiecie, odbębnić od 9.15 do 16.50 i nara. I uważam, że jest to mega krzywdzące, bo większość deweloperów tak naprawdę, z którymi pracowałem, to ludzie, którym zależy na tym, żeby zrobić coś dobrego, żeby zrobić fajny produkt, działający dobrze i zrobić go dokładnie, to znaczy tak, jak powinien być. Przecież umówmy się, żaden z deweloperów nie wprowadza defektów specjalnie, albo bo myśli sobie, a zobaczymy, czy tester znajdzie. No nie. Bardzo lubię, deweloperzy nie testują, bo mają od tego testerów. No i teraz bardzo lubię ten cytat, bo szczególnie w połączeniu z poprzednim, no bo należy zadać pytanie, to jednak nie testują, bo nie chcą, czy bo mają od tego testerów? Bo jak jednak chcieli, ale mają od tego testerów, no więc już trudno nie będą, no to może zabrać im testerów i wtedy będą testowali lepiej, nie? No i pozostaje też z pozostałymi innymi cytatami zapytać, czego nie chcą, czy co by chcieli testować. Czy mówimy o unit testach, czy o integracjach, czy mówimy o też spojrzeniu na cały projekt i zerknięciu, jak całość działa. Bo ja uważam zupełnie poważnie, że to nie jest tak, że deweloperzy są zainteresowani tylko kodem i na przykład tylko zobaczeniem, że ich fragment działa w debugu, albo tam, że logi się dobrze wypluły. Deweloperzy też cieszą się z całościowego produktu, który dostarczają swojemu klientowi, bo właściwie dlaczego mieliby się nie cieszyć? Dobry kod zapewnia dobrą jakość produktu końcowego. No zwłaszcza jak wymagania są złe, co nie?
Wyobraźcie sobie sytuację, w której wymagania są kiepskie, niedostosowane do realnych oczekiwań. Deweloper pisze piękny kod i co? No i produkt końcowy dalej jest do bani, nie? Bo nie spełnia tych wyrażonych albo niewyrażonych oczekiwań klienta. Uwielbiam, jak deweloper wcześniej był testerem, to przecież nie robi błędów. Dobra, pytanie się pojawiło takie, które wiem, do czego jest, a przynajmniej taką mam nadzieję. Adam zapytał, a nie wywodzi się to z tego, że dev ma frajdę z rozwiązywania problemów programistycznych, a testerzy się cieszą, że znajdą wydumane problemy. No pewnie, że tak. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, to jest strasznie ograniczające. To znaczy, ja uwielbiam problemy programistyczne w tym sensie, że na przykład, umówmy się, chodzi o Selenium, jak wykminić, żeby zaczekać, aż ten spinner się przestanie kręcić, a potem to się doładuje, a potem jeszcze coś tam, a potem sprawdzić, że cała lista produktów się wyświetliła dobrze. Przecież to jest tak naprawdę problem programistyczny. On przy okazji jest związany z frontendem B, ale to jest problem programistyczny. I w tym momencie ja, mimo że jestem z tej strony bardziej, bardziej testowej, to rozwiązuję problemy programistyczne. I moim zdaniem deweloperzy też potrafią mieć frajdę z wymyślania tych wszystkich corner case'ów, które mogą być obsługiwane przez ich kod. Tylko bardzo często nie daje im się do tego albo narzędzi, albo czasu na zrobienie tego. Dobra, wróćmy do, jak deweloper wcześniej był testerem, to przecież nie zrobi błędów. No i teraz to jakby najbardziej pytanie, które ja chciałbym zadać temu cytatu, to jest, czy ta osoba zmieniła rolę czy zawód? I czy jak zmieniła cokolwiek, to na przykład przestała być ślepa na własne błędy. No bo nie wiem jak u was, ale ja zazwyczaj staram się z testami też robić tak, że ktoś robi mi ich review. A jak ktoś mi robi review testów, to znaczy, że ja zakładam, że popełniłem gdzieś błąd w tych testach, nie? Czyli biorę pod uwagę to, że coś jest nie halo. No i dla mnie to jest dosyć normalne i jakby nie obrażam się o to. I wiecie, jestem testerem, a popełniam błędy, więc wydaje mi się trochę to na wyrost twierdzenie. Bardzo, bardzo fajne. Dokładnie ten cytat brzmiał, bo to im uwłacza jaśnie państwu. No i tutaj znam niestety takie firmy, w których faktycznie deweloper jest traktowany wyżej niż tester i w związku z tym no te relacje są w jakiś sposób zaburzone i faktycznie, jeżeli firma czy tak zwana kultura organizacyjna pozwala na to, no to bardzo często ludzie się dopasowują do tego. Ja będę powtarzał do znudzenia pewnie na połowie prezentacji, które robię, czym jest kultura organizacyjna. To Daria Dorda sprzedała mi to określenie, że to jest najgorsze zachowanie, jakie jeszcze zostanie w organizacji zaakceptowane. No i jeżeli zgadzamy się na to, żeby deweloper uważał, że testowaniem uwłacza, no to świadczy to bardziej o firmie. No i wiecie, no to jest coś takiego, że mogę zapytać was, czy nigdy w życiu nie zrobiliście w pracy nic, jakiegoś zadania, za którym byście nie przepadali? Nie wiem, ja mam poczucie, że w każdej pracy
są takie zadania i nawet jak ostatnio oglądałem dokument o motocyklistach ścigających się w Dakarze, to oni też robią rzeczy, których nie lubią. Na przykład siedzą i analizują roadbooki na następny dzień, co wiedzą, że ma zaletę, ale jest nudne, żmudne i jakby trzeba to robić codziennie przed kolejnym etapem. Alicjo zapytałaś, a co powiesz na taki argument, deweloperzy mają inny mindset i do tego odniosę się jeszcze zaraz. Także zaraz będzie. No dobra, a Marta zapytała, może zależy to od danej osoby. Mam deweloperów, którzy wstydzą się popełnić podstawowe błędy, wypuszczają piękny kod, a są tacy, którzy na łapu capu nigdy nie przetestują, choćby w podstawowy sposób swojego kodu. Oczywiście, że tak. Ale czy nie znasz też takich testerów? Bo ja niestety spotkałem się z testerami, którzy w moim odczuciu uprawiali path-driven testing po to, żeby po prostu przejść, odklikać, że jest zrobione i zapomnieć. Więc to jakby... To jest trochę pytanie o to, czy znamy takich ludzi. No, znamy takich ludzi. No, dokładnie. Łukasz napisał, są spece i spece, jak wszędzie. Przy czym jedne spece są w cudzysłowach, ale pojedynczych. Dobra, lećmy dalej. TDD to wszystko, czego potrzeba do zapewnienia jakości. A oryginalnie cytat brzmiał, jakiś wąsaty wujo powiedział kiedyś, że TDD to wszystko, czego potrzeba do zapewnienia jakości. Obawiam się, że wiem, co to był za wujo i naprawdę ma taką ksywę i napisał strasznie znaną książkę, która jest strasznie słaba, a przynajmniej w dzisiejszych czasach. Nie, TDD to nigdy nie będzie wszystko, czego potrzeba do zapewniania jakości. Znowu mogę użyć tego argumentu, który mówi, że co jak wymagania są do bani. Macie super TDD, które sprawdza każde z wymagań pojedynczo, ale i teraz to jest idealny moment, więc sięgnę po pytanie pierwsze, jakie padło, Romana. Wszystko zależy od skomplikowania projektu. Czasem warto popatrzeć na jak na czarną skrzynkę. W sumie to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie. I powiem tak, dokładnie tak. To znaczy, na pewno jest taki projekt, w którym TDD wystarcza, ale bardzo często nie będzie tak. Czasem potrzeba spojrzenia tego szerszego. Natomiast znowu, odwracając po raz kolejny, czy to znaczy, że deweloper nigdy nie może spojrzeć szerzej, że nie może trochę wyjść z tej swojej roli i przyjąć innej roli? No, może. Kolejne stwierdzenie to, że BA, czyli analityk biznesowy, nigdy nie zrobi dobrych testów. No i teraz... Ja zapytam, a kto jak nie on zrobi najlepsze testy około akceptacyjne, te end-to-end? Albo jeśli uważamy testera za specjalistę domenowego, który właśnie patrzy tak holistycznie, szeroko, wszechstronnie na produkt, to od kogo tester zdobędzie tę wiedzę? Jakby wiecie, ta współpraca... jest potrzebna i znowu znam, czy widziałem bardzo zaangażowanych, bardzo takich chętnych analityków biznesowych, którzy chcieli i robili dobre testy. No i kolejne, trzech amigo. Fantastyczny koncept, bardzo dobry pomysł. Każdy pomysł, który prowadzi do współpracy ludzi jest zwykle dobry, ale I właśnie tutaj te mindsety dochodzą do głosu, bo ja to najbardziej lubię powiedzieć, że takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego, bo co z techniką zakładania różnych kapeluszy? Ja uważam, że to jest jakby idealne, żeby
zapytać, a co jakby trzech amigo było dwóch? Albo jakby trzech amigo było pięciu, bo są jeszcze węziej specjalistami. Ale wróćmy do tego, że na przykład jest ich dwóch. Jeżeli mamy osobę, która naprawdę potrafi zmienić swój mindset, to ja nie widzę zupełnie szczerze powodu, żeby trzech amigo musiało być trzech. I dwie osoby spokojnie są w stanie to obsłużyć. Podobnie często czy słyszałem, że product owner nie sprawdzi sam wystarczająco dobrze tego, co zdefiniował. To jest w sumie trochę dziwne, no bo kurczę, jeżeli to on to zdefiniował, to kto inny ma to sprawdzać? Jakby to chyba to ma być ta decyzyjna osoba, nie? I jako przykład, bo znowu kontrargumentem może być to, no, że okej, ale nie będzie w stanie sprawdzić technicznie, czy rozwiązania zastosowane mają sens, czy na przykład są optymalne. No i znam, oczywiście jest to argument ten, jest to przykład pojedynczy, który nie musi być znaczący, natomiast znam product ownera, który jest naprawdę mistrzem świata w swojej domenie, a jednocześnie pochodzi z nauk ścisłych, nie? Skończył tam politechnikę czy coś takiego, ma bardzo techniczny background i bezproblemowo złapał, jak działa produkt i doszedł do tego, że robił na przykład testy API i sprawdzał, jak pod spodem jak działa ten produkt. No i ponieważ bardzo Kajetan się wyrobił ze swoim pytaniem akurat o POS-a, czy co z POS-ami, product ownerami, którzy są całkowicie średni na swoim stanowisku i trzeba im tak jakby trochę wciskać, jak coś powinno działać? No kurczę, dla mnie to jest trochę właśnie kultura organizacyjna, to znaczy A co ze średnimi testerami, którym trzeba mówić, co mają testować? A co ze średnimi deweloperami, którym trzeba 17 razy otworzyć defekt, żeby zrozumieli, jakie wszystkie corner case'y powinny być pokryte? No, jakby to znaczy, że ktoś w tej organizacji zgadza się na to, żeby takie osoby robiły ten produkt. No jakby uważam, że to źle, no tak odpowiadając tobie, Kajetanie, wprost, że to znaczy, że coś nie hula po prostu w tam całym procesie wytwarzania oprogramowania, no. Okej, dobrze, dziękuję, cieszę się, że mamy podobne zdanie. Kolejne. Tester nie może pisać kodu produkcyjnego. I znaczy, ja się z tym nie zgadzam, bo na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, to jest najprostsze, już nie mówię o takich zespołach, w których tester naprawdę dostaje taski deweloperskie, jak akurat nie ma nic do testowania i po prostu pisze kod produkcyjny, prawdziwy, ten właściwy kod produkcyjny, bo takich testerów też znam, ale wyobraźmy sobie, że tester pisze monitor na produkcję. Taki, wiecie, teraz modne hasło monitorowanie. To jest sytuacja, w której jego kod jest produkcyjny, hula na produkcji. Dzieje się normalnie w tym samym środowisku, w którym pracują klienci. I kim jest ta osoba? W sensie, czy ona ma rolę dewelopera produkcyjnego, czy jednak dewelopera testów może, czy jaką ma rolę, nie? I no, bo zawód to zawodem. No i teraz, wiecie, powstaje to pytanie, kto, czy możemy uznać, i teraz myślmy zupełnie wąsko o roli, czy rolę testera na jakimkolwiek poziomie może przyjąć deweloper? No może, bo na przykład pisze unit testy.
czy rolę testera może przyjąć Scrum Master? To jest w sumie dosyć ciekawe, bo sam się zacząłem nad tym zastanawiać, tak jak wypisywałem sobie te role. No bo Scrum Master teoretycznie nie powinien robić takich rzeczy, nie? Powinien pomagać wszystkim innym w zespole robić rzeczy, ale nie powinien robić rzeczy. Więc w sumie tak się zastanawiałem nad tym, natomiast znam takie zespoły, w których Scrum Master też pomagał, szczególnie na tych wysokich poziomach blisko akceptacji coś testować. Analityk biznesowy, już o nim mówiłem. Moim zdaniem przy testach end-to-end albo gdzieś tam blisko akceptacji, jak najbardziej. BI, znam dużo osób odpowiedzialnych za business intelligence, które są świetne z testowania tych właśnie swoich obszarów. Bardzo jakby dobrze, sensownie, znając i spodziewając się obszarów problemów, pomagają innym BI-om, czyli to jest taki bardziej peer BI-ing. Dobra, DevOpsi jak najbardziej, szczególnie jeżeli mówimy na przykład o infrastrukturze jako kodzie. Kurczę, no naprawdę, kto inny to lepiej przetestuje niż inny DevOps. Przy czym to DevOps w tym znaczeniu właśnie bardziej roli, a nie sposobu myślenia. No i teraz to jest super interesujące tak dla mnie, jak się nad tym zacząłem zastanawiać, bo mamy taką rolę jak developer testów automatycznych, czy software developer in test. To znowu będzie zależało, no nie, od organizacji, w tym sensie, że jeżeli ta osoba dostaje już gotowe scenariusze, w których nic nie musi zmieniać, tylko musi je zakodować, to w zasadzie ta osoba nie ma roli testera, no nie, ma rolę dewelopera. No i klient biznesowy, już o nim mówiłem, że klient biznesowy moim zdaniem najlepiej jako odbiorca powinien się spodziewać tego, co może zostać mu dostarczone. No i dodałem tu jeszcze księgową. I księgową tu dodałem właściwie z dwóch powodów, bo księgowa patrzy na pieniądze, zwykle bardzo patrzy na pieniądze i ona testuje to, ile zasobów już żeśmy przepalili w naszym projekcie, a z drugiej strony księgowa może być też klientem biznesowym. Dobra, mamy fajne pytanie. Pytanie zadał Michał i brzmi, a czy to nie jest tak, że w zespołach scrumowych, agile'owych są określone role w scrumowym? Scrum Master, Product Owner, członek zespołu deweloperskiego, które powinny się w nich znaleźć, ale czy fizycznie pracownik będzie spełniał dwie role, czy jedną, to już nie ma znaczenia. Dokładnie tak. Dokładnie tak jest. I jakby to jest właśnie pytanie trochę o to, czy powinniśmy się jeszcze zawodowo nazywać testerami, czy już wszystkich powinniśmy nas wrzucać do worka, jestem członkiem zespołu deweloperskiego. I wspaniale trafiłeś ze swoim pytaniem, gdyż moim zdaniem to, czy te osoby mogą pełnić rolę testerów, to zależy. I to zależy tak naprawdę od tego, jaki mamy cel testów. To znaczy, umówmy się, no zwykle analityk biznesowy nie będzie się skupiał na wynajdowaniu jak najwięcej błędów integracji, bo postawienie mu takiego celu sprawi, że on będzie bardzo trudno osiągalny. Podobnie raczej nie przeprowadzi testów na poziomie unit testów, dla przykładu. Może też być tak, że środowisko testowe jest wymagające, to znaczy mamy na przykład środowisko testowe jeszcze bez interfejsu użytkownika. W związku z tym nie jesteśmy w stanie osobom nietechnicznym umożliwić testowania na nim.
standardowo to, ile mamy czasu i pieniędzy, w pewien sposób sprawia, jak musimy zarządzać zasobami, co wspaniałe określenie na ludzi w dużych organizacjach, czyli czy możemy zatrudnić testera, czy musimy wszystko zrobić, wiecie, naszym trzyosobowym zespołem i tak dalej. Wiele też zależy od tego, jaki produkt właściwie testujemy, bo to, że analityk biznesowy określił wymagania, jakie ma spełniać produkt, to niekoniecznie znaczy, że on faktycznie dany produkt, na przykład serwis API, jest w stanie sam wytestować i tych to zależy jest milion. I w związku z tym, że jest ich milion, no to każda sytuacja jest trochę inna. Ja bardzo dziękuję Kamie Gawrońskiej za to, że gdzieś chyba w okolicach wiosny, czy znaczy ona ten cykl prowadziła bardzo długo na Instagramie, bo rozpowszechniła to zależy i tych pokazała, jak dużo tych różnych to zależy może być w kontekście całego procesu wytwórczego, nie tylko testowania, ale i inżynierii wymagań, i developmentu, i stawiania i budowania środowisk i tak dalej. No i teraz jak już tak, mam nadzieję, że czujecie trochę ten mój tok myślowy tego, że w zasadzie to każdy może być każdą rolą, bo to coraz bardziej w tych właśnie środowiskach mocno agile'owych to wszystko jest takie trochę płynne i to nie zawsze jest źle, żeby nie było, a wręcz czasami to jest nawet super dobrze. I w związku z tym powstaje pytanie, co z tym słynnym T-shape'em, czyli tym, że w naszych umiejętnościach czy w naszych skillach powinniśmy mieć jedną albo maksymalnie dwie dominujące nogi. Czyli jakbyśmy mieli takich samych deweloperów, dajmy na to, no to przynajmniej niektórzy z nich powinni mieć bardzo silną nogę dotyczącą testów, albo którzyś powinni mieć bardzo silną nogę dotyczącą analizy biznesowej. Natomiast faktycznie ciężko jest mówić o zespołach, w których każda osoba umie robić wszystko równie dobrze. I rola rolą, o jakiej myślimy, ale powinniśmy pamiętać o tym, że mimo najszczerszych chęci nie da się, kurczę, Roman, nie rozumiem tego pytania, możesz dopisać jeszcze jakieś, co to znaczy to w twoim pytaniu? Dobra, więc wracając do T-shape'a, że jak się rozwijamy albo jak myślimy o rolach, jakie chcemy przyjmować, to ich nie powinno być za wiele. I powinniśmy ograniczać, czy w każdym czasie, w którym jesteśmy, powinniśmy ograniczać się do max dwóch w takiej specjalizacji i naprawdę bardziej dogłębnym poznawaniu tematów. No i pytanie Romana, czyli ale czy rozwój nie zmienia się czasem wraz ze zbieraniem doświadczenia? No pewnie, że tak. To jakby to, jak się rozwijamy i na przykład jak przepływamy między na przykład bardziej techniczną rolą, a bardziej liderską rolą, a bardziej organizacyjną rolą, a samo to, że poznajemy jakby te różne aspekty, ma wpływ na to, jak się rozwijamy, jakie mamy, jakie nogi bardziej pakujemy na tej siłowni rozwoju osobistego, tak powiem.
Samuel zadał pytanie, które jest długie, więc przeczytam całe. A może tester to zawód, gdzie zdobyliśmy umiejętności oraz doświadczenie, nieważne czy przez doświadczenie projektowe czy edukację, w obsłudze narzędzi wspierających proces testowania, niezależnie od domeny produktu oraz języków programowania, w których jest napisany. Chodzi mi o to, że taka osoba ma zdolności przeskakiwania z produktu na produkt i szybkiej adaptacji. Rola to jednak zamyka się w ramach zespołu. No dobra, ale znaczy, zastanawiam się, po pierwsze, czy faktycznie rola dla mnie zamyka się w ramach zespołu, czy jednak można mieć rolę w organizacji i między zespołami, na przykład, czy między produktami, które są robione, przeskakiwać. Ale z drugiej strony chyba rozumiem, o co ci chodzi, że jednak jak wyjdziemy z organizacji, to bardziej definiuje nas zawód, a nie rola. Natomiast też nie jestem przekonany, bo czasem jakby w CV pokazują pełnione role bardziej niż nazwę stanowiska, która nas definiowała. A z drugiej strony, czy deweloper nie może... Znaczy po pierwsze, deweloper może przeskakiwać szybko pomiędzy domenami i produktami, bo wielu konsultantów, deweloperów tak robi, a po drugie, czy nie może znać narzędzi testowych? No może, więc jakby dla mnie dalej to jest płynne, przy czym jakby ten T-shape, o którym mówię właśnie, jest takim ogranicznikiem i uważam, że warto przypominać ludziom, którzy tylko patrzą na koszt tego, że zatrudniamy testera, że jednak nie da się mieć ludzi, którzy potrafią wszystko. Wspaniałe pytanie od Sebastiana. Czy miałem styczność z metodologią Rapid Software Testing stworzoną przez Jamesa Bacha i Michaela Boltona? Jeżeli tak, to co sądzisz o takim spojrzeniu na testowanie w kontraście do podręcznikowo tradycyjnego podejścia ISTQB? Ja uważam, że oni stworzyli taki sam podręcznik i trochę ich marketingiem jest to, że krzyczą, że ISTQB jest złe. Natomiast generalnie rzeczy, które mówią, jakby olać tą część tego krzykactwa, które tam jest i tego pokazywania, jacy to jesteśmy punkowi i w opozycji do ISTQB, to bardzo dużo rzeczy, które mówią, jest super spoko, nie? I jakby to popatrzenie na całość i ciągłe uczenie i oddzielanie testowania jako nauki, eksploracji od checkowania, w sensie sprawdzeń, czy to manualnych, czy automatycznych, jest super spoko i jakby widzę wady i zalety. No i dobra, Boże, ktoś mi przysłał bombę. Dlaczego? Nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, ale dziękuję. No dobra, Tomek, Boże, czy to ten Tomek, z którym pracowałem kiedyś, zapytał, czy w rolę testera może wejść każdy, lepiej lub gorzej, i czy to oznacza, że testerów z zawodu już nie potrzeba? Jak uważasz, Kuba? I to jest zajebiste pytanie, dziękuję za nie. I to ten Tomek. Bo pytanie jest, czy da się skonkludować? Moim zdaniem się nie da. To znaczy, będą organizacje, które będą twierdziły, że nie potrzebują testerów, i to nie chcę skłamać, ale to chyba Google teraz jakiś czas temu tak zrobił, że nie ma osób, które się nazywają tester w Google. Nie ma zawodu testera, ale są ludzie, którzy pełnią rolę testera i to są zawodowi testerzy, nie oszukujmy się. To są osoby, których główną, tą mega silną nogą T-shape'a jest testowanie. I zawsze jakby będą... bo zobaczcie nawet tak zupełnie inaczej patrząc. Jak mamy grupę ludzi, która ma
nie wiem, zrobić ognisko w lesie albo zbudować sobie szałas, takie harcerskie porównania, to będą osoby, które naturalnie pójdą zbierać chrust, będą osoby, które naturalnie zajmą się ogniem, nie wiem, bo to lubią, bo ich to kręci, bo lubią ustawiać patyki najrówniej jak się da. Będą osoby, które przygotują na przykład to schronienie, ten szałasik i tak dalej. I ten podział się bardzo często dzieje bardzo naturalnie, no nie? I tak samo jest z połami skramowymi, że nawet jeżeli wszyscy bylibyśmy członkami zespołu deweloperskiego, to bardziej naturalnie się podzieje ten podział na to, że właśnie te T-shape'owe nogi zaczną przeważać. Więc tak, mam nadzieję, że to odpowiedziało na to pytanie. Łukasz napisał, tester w projekcie powinien być max 3-4 lata, potem zmiana na świeży umysł. No zgadzam się, co mam powiedzieć, że się nie zgadzam. I tak samo uważam, że fajnie jest zmieniać właśnie na przykład rolę, czy wymuszać na sobie tą zmianę kapeluszy, bo to nam sporo daje w tym sensie, że właśnie mamy świeże oko, świeży umysł, ale faktycznie jednak co zmiana projektu, to zmiana projektu. No, to mam mówić, że nie. Dobra. No i właśnie dojechaliśmy dzięki temu, dziękuję w ogóle za udział w trakcie, bo dojechaliśmy do slajdu, który prosił o wasz udział, jakbyście do tej pory nie udzielali się, a udzielaliście się i było super. Wiem, że jakby oficjalnie już nie mamy czasu, ale jeszcze trochę możemy mieć, więc jakby ktoś jeszcze chciał coś napisać, to przyjmę to. Dobra, Grzesiek napisał. Obecnie w Scrumie nie ma wyodrębnionego zawodu tester. Musi być zapewniona jakość między innymi przez testowanie jako ciągły proces całego zespołu, a nie poszczególnych ról. Dlatego tester jako rola bardziej pasuje do pracy w Scrumie, natomiast zawód w projektach waterfallowych. Znaczy tak, ale z drugiej strony to... Ja się zawsze zastanawiam i staram się być taki, że a co by było jakby? I kurczę, są projekty skramowe, które zapewniają wysoką jakość bez testera jako osoby testującej w zespole, bo inne role tego jakby potrafią się upilnować, no nie? Natomiast faktycznie no to z zawodem, co Grzegorz napisał, odpowiada temu, od czego zacząłem, czyli tym silosom. Nie? Tam nie ma wątpliwości, że to musi być zawód, no bo to jest silos testowy i faktycznie tam mamy zawody. Nie? No i potem silosy przy ten... Jest zawód, że się projekt nie udał. Ale są projekty, które są super do waterfalla i żeby nie było, też warto czas. No dobra, to jak może ktoś jeszcze pisze jakieś pytanie, jak się pojawi, o się pojawiło, idealnie. No właśnie. Michał napisał, trochę nie przekonaliście zmianą projektu po 3-4 latach. Czy można prosić o jakieś argumenty za tym idące? To moim zdaniem to zaczyna być ślepota na własne błędy i taka, no dla mnie to, jeżeli są osoby, które potrafią zachować świeżość spojrzenia, i ja nie twierdzę, że tak jest, natomiast w pewien sposób
kształtuje na środowisko, w którym jesteśmy. I wiecie, to jest tak jak ta historia z patelnią, nie? Że okrajam steka przed usmażeniem go z czterech stron zawsze. A dlaczego? No bo moja mama tak zawsze robiła. A dlaczego twoja mama tak zawsze robiła? Nie wiem, zapytam. I dlaczego tak robiłaś? A bo moja mama tak zawsze robiła. O, to dobrze, że babcia jeszcze żyje. No to zapytajmy ją. Babciu, dlaczego zawsze okrajałaś steka z czterech stron przed usmażeniem? A bo miałam taką małą patelnię. I rozumiecie, i jak jesteśmy w projekcie, to pewne rzeczy uważamy, że okej, no tak zawsze robiliśmy, tak robimy, kiedyś to miało sens i często zapominamy o kwestionowaniu i poprawianiu rzeczy, które można by poprawić. Ja tak uważam przynajmniej, więc nie wiem, czy do ciebie to, Michale, przemówi, ale to i właśnie świeże spojrzenie. Dobra, Piotr zapytał, czy myślisz, że jest jakaś, bardzo uogólniając, bazując na doświadczeniach, ogólnie utarta ścieżka rozwoju kuła, co po kuła? Jak to co po kuła? Nie ma nic po kuła. Po kuła już jest tylko śmierć i zniszczenie. Znaczy, nie, uważam, że nie ma utartej ścieżki i to dobrze, bo naprawdę jakby stoi przed tobą świat otworem i to od ciebie zależy, obok którego otworu świata staniesz. Znaczy możesz się rozwijać w automatyzacji, możesz się rozwijać w managementie, możesz się rozwijać w developmencie. Jakby moim zdaniem possibilities are endless. Łukasz zapytał, czy lider testów w zespole, czyli osoba, która organizuje pracę reszty testerów, to zawsze dobry pomysł i od czego zależy? Uważam, że to nie jest zawsze dobry pomysł. Co więcej, jako test menadżer w organizacjach organizowanych zwinnie, uważam, że jest to najbardziej niewdzięczna rola, jaką można pełnić, która jest straszna. No naprawdę, jakby ilość tej żonglowania kontekstem, które się wykonuje i komunikacji, którą się usprawnia, jest taka, że czasami zastanawiam się, po co mi to było, a czasem jest super satysfakcjonująco i w ogóle wspaniale. Więc natomiast chciałbym powiedzieć, żeby to było jasne, że to zależy. Bo są na pewno takie organizacje, w których taka rola lidera testerów ma sens. Natomiast to musielibyśmy podyskutować bardziej konkretnie, czy to jest lider w znaczeniu, że to jest bardziej seniorska osoba, która służy radą, czy to jest lider, który jest takim bardziej menadżerem, czy to jest tylko faktycznie taki test koordynator, który tylko organizuje, mówi ty dziś robisz to, ty tamto, no to nie powinno mieć miejsca, nie? Zespół skramowy to zespół skramowy, wszyscy równi i samoorganizujący. Okej, Tomek zapytał, albo napisał, są product ownerzy, analitycy biznesowi, deweloperzy, którzy świetnie się odnajdują w roli testera. Jednak doświadczony tester w zespole to skarb, doświadczony każdy w zespole to skarb, tester też, zna techniki, ma doświadczenia w zachowaniu jakości, łączy poniekąd techniczne umiejętności z analitycznymi, łączy dwa światy, wypełnia lukę, która może nie musi się pojawić. Pewnie, że tak. I ja jestem... Też, ja nie mówię, że to jest jedyna droga, ale dużym zwolennikiem tych tak zwanych quality coachy, czyli osób właśnie takich specjalistów, doświadczonych, którzy są w zespole po to, żeby właśnie ten zespół wspierać i w tematach jakościowych oczywiście. I to, czy w waszym zespole się to będzie nazywało po prostu tester, czy quality coach, czy jakkolwiek inaczej, nie ma znaczenia, bo jeżeli macie takiego doświadczonego testera, który robi te rzeczy, o których wspomniał Tomek, to on na pewno będzie zyskiem dla zespołu. Dobra, to ja teraz skorzystam z tego, że nie ma pytań przez chwilę, byłem za wolny.
Dziękuję. Sebastian pyta, kiedy następny odcinek testitki, bo naprawdę świetnie się tą ogląda. PS, niedawno zacząłem swoją przygodę z pracą testera i twoje prezentacje, materiały na YouTube zdecydowanie mi pomogły w pozyskaniu wiedzy. Chciałem powiedzieć, że nie zapłaciłem Sebastianowi za to pytanie. Celuję z testitką w trzeci, czwartek albo piątek miesiąca. Na razie jest taki pomysł, żeby nowe odcinki pojawiały się co miesiąc właśnie w trzeci, czwartek albo piątek. Jestem już umówiony z mega gościem na nagranie, więc czekajcie, subskrybujcie i w ogóle tak, bądźcie z testitką. Bo testitka, no to właśnie skorzystam teraz z tego, że mam ten slajd wyświetlony. Testitka to jest moje najmłodsze dziecko, czyli kanał na YouTubie, na którym zapraszam fajnych gości, mam nadzieję. Na razie trójka pierwszych gości na dwa odcinki była fajna i oni nie wiedzą, co będą testowali przed nagraniem. Więc zaczynamy nagrywać, ja im mówię, co testujecie i testują. Jest to faktycznie testowanie eksploracyjne tylko, więc no nie będę was uczył, jak wyznaczać na przykład te wartości brzegowe. Natomiast zobaczycie, jak fajne osoby testują różne takie czasem mniej, czasem bardziej oczekiwane rzeczy. Więc to jest moja taka, mam nadzieję, że będzie regularna bytność w internecie. W ogóle w internecie poza tym znajdziecie mnie na social mediach, tych, których widać ikonki pod nickiem Kupcio wszędzie, Kupcio. A ja jestem przede wszystkim z zawodu i roli testerem, liderem, menedżerem. Realnie i internetowo dużo gadam. Myślę, że ci, którzy mnie kiedyś spotkali, to wiedzą, że to prawda. Jestem w tej kolejności, pozdrawiam Sebastian, krytykiem, posiadaczem i trenerem jest TQB. Wierzę, że da się jeszcze poprawić jest TQB, dlatego też czasem przeglądam te materiały, jak się da. Jestem zdecydowanie mężem i ojcem, motocyklistą i to by było tyle o mnie. Więc, szanowni państwo, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Była to wielka przyjemność. Alicja, rozumiem, że jeszcze oddaję ci na chwilę szerowanie. Ja na słówko jeszcze, tak, bo pytań już chyba rzeczywiście nie ma. Wyczerpaliśmy, część osób już widzę, że uciekła też. Ja ze swojej strony też, Kuba, bardzo tobie dziękuję za dzisiejszą prelekcję. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że jeszcze nieraz dołączycie do naszego Talk for Devs. Zapraszam też na naszą stronę internetową, JLabsową. Tam znajdziecie też harmonogram nadchodzących wydarzeń, nadchodzących eventów właśnie Talk for Devs, także można sobie też od razu podejrzeć, co tam ciekawego się będzie działo, zapisujcie się, no i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz.